się znajdują na wypadzie, lecz ja nie chodzę, bo niestety wykrywasz zawód. Teraz wam pokażę. Wszystko fajnie, w nocy się ładowało, a co do czego, patrzcie. Nie wiem, czy kabel zły, czy softbar, czy co. Włącza się i od razu pik, nara. Włączasz, pik i nara. Niestety, co kolega chodzi, dałem, powiedział godzinkę, dwie pochodzi sobie po naszym lasku. Mieliśmy sprawdzić, czy jeszcze coś jest. Pojedziemy, no wykrywa, weźmiemy i pojedziemy gdzieś w okolice, pobliską. Zobaczcie, jak natura fajnie się pobudziła. Zielono się robi, deszcz padał z rana. Dobra, przypominam, w sklepie Glossik TV na hasło alfa i beta. Dwa razy więcej gratisu przy zakupie detektora. A ja co? Poczekam na kolegę i powrót drugi. Wykrywać się weźmie, naładowany jest. Gdzieś się uderzy. Do pierwszego, drugiego miejsca i drugim wykrywaczem. Elo. Nastąpiła zmiana miejsca, tak jak mówiłem. Jest X-terka, tylko że z małocewką, nie chciało mi się na szybkiego zmieniać. Pierwszy sygnał jest sensowny. Chyba krągłość mamy tutaj. Wszystko palcem pokażę, bo palcem się nie pokazuje. No ale tak to same druciki wychodzą. Jakiś moniak wpada. Jeśli to moniak, oczywiście. No coś innego, fajnego. 25 cm. 1903 rok. No coś ciekawego. Kolejny sygnał eksterki, coś wyszło. Nie wiem, czy to nie dzwoneczek. Tak, dzwoneczek, zobaczcie, jaki ładny wyszedł. Czy serce ma, ale serce zawsze rdzeń ten metalowy. I korozja jest, ale co? Fajny fancik, podoba mi się. A tym razem taka mała drabinka pierścienia wiodącego. Piękny sygnał. Kolorek. Tu mam jakiegoś fancika, fajny kształcik wyskoczył. A tym fancikiem co to jest? Jeszcze wypada na flank. Nie mam pojęcia, co to jest, zobacz. To jest od czegoś. To medalik był, czy to broszka, to jakby ucho jakieś było u góry. Chyba jakaś zawieszka była, bo zdobienie wychodzi w środku tutaj, czy kropeczki w ogóle. No jakaś biżuteria. Mamy kolejnego jakiegoś moniaczka? Nie, myślałem, że moniaczek, koninka mała. Albo guzik taki, ale mi się daje to koninka. Albo guzik taki. Mamy chyba drugą krągłość? Nie chyba, tylko na pewno. Kościuszko. 10 zł. Rocznika 1960, pozdrawiam. A tym razem kawał taki sztućca, ale chyba był srebrzony, bo jeszcze widać srebrzenie tutaj. Mamy coś znów, chyba jakiś sygnecik, czy nie wiem. Tak mi się wydaje, to sygnecik był. Zobacz.
trzeba swoje zrobić. Niestety albo istety. Mamy chyba młyniaczka, zobaczcie, tutaj jeszcze wkrótce. Tą monetką jest piękniusia, normalnie. Zaraz wam pokażę buratynka. I to w idealnym stanie. Zobaczcie, jaka ładna. Koronna. Teraz zobaczcie, jak ładnie wyskoczył. O, skaplerzyk aluminiowy. Jest Bozia, jest dobrze. Patrzcie, tutaj następny sygnał i chyba znów szkaplerzyk, a dokładnie tu był sygnał, no, z 2 metry dalej, zobaczcie, kolejny szkaplerzyk leży i chyba nawet taki sam. Zobaczcie, dołek wykupany i tyk, i moneta leży. To tu PRL. 5 zł. Tylko nie płacz, proszę. 77, pozdrawiam. Mamy kolegi Fanty, opowiadaj, co to masz. Pół kopiejki, 1897. Kopiejka Aleksander II, ale nie wiem, który rok. 2 grosze międzywojnie i Mickiewicz chyba. I Mickiewicz, 10 zł. Razem mamy też, bo 4 monety razem. 75. I kolejna krągła, zobacz jak poleciało. PRL, PRL, złotówka. 77, po raz kolejny pozdrawiam. I patrzcie, niesamowite, trzeci. I też taki sam. Zobaczcie, kolejny medalik. Mój już szkaplerzyk czwarty i kolega ma jeden z tego pola. Kolega, obrączko, jak coś znalazł. Srebrna. Gdzieś tam punce dopatrzyliśmy się. A tam. A tu, 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 tu. Coś tam jest. Długo, długo nic u mnie i tu mamy, coś wpadło. Kopiejeczki. 3 kopiejki, ale ładny stan. Ja piąty jestem. Bardzo ładna. W ładnym stanie. No. Witam na podsumowaniu w domu. To tak, posegregowałem sobie tutaj aluminium, co wyszło. Miedziuszka. Łuseczki, kawa kołowiu, jakieś małe kuleczki, pierścień wiodący, to nie wiem co to małe. No i te lepsze sygnały, to tak, dzwoneczek ten piękny, przemyty, zobaczcie, jeszcze gra. To tutaj z biżuterii powpadało coś takiego, jakaś zawieszka była czy coś, w środku tu kamień miał, albo nie wiem, zdjęcie można było wsadzić, urwane. Wrak tego sygneta aluminiowego. To co z niego zostało. Koninka. 4 skaplerzyki. 3 takie same, jeden inny. Monet wyskoczyło mi 6 sztuk. Jak widać, 3 PRL-e. 10 zł. Złotówka 5 zł. No i ładne 3 kopiejki, 25 cm i ładna boratynka. Przepraszam za światło, bo ubikacji nagrywam, od razu pomyte, ale to nic. Jeśli się podobało, łapka do góry, subik,
i pozdrawiam. I donosem tego. Nie czekam, przyspieszam. Cel na mapie wyznacza pineska. Koła kręcą się jak ruletka. Wóz albo przewóz, nigdy nie pękam. Nie czekam.